Suwalski Ośrodek Kultury przez ostatnie kilka dni żył tylko jednym – Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek. Festiwal popularyzuje dziecięcy i młodzieżowy ruch teatralny. W spełnieniu zadania pomagają mu teatry z Polski i zagranicy. Wigraszek zdążył już na stałe wpisać się w kalendarz imprez kulturalnych. Ma swoich wiernych i częstych bywalców. Po to, by się zaprezentować przed suwalską publicznością, przyjeżdżają liczne grupy teatralne, jak chociażby Scena Kotłownia z Ostrowi Mazowieckiej, która działa już od 15 lat. Z jakim przesłaniem przyjechali? Spektakl przede wszystkim przedstawia to, że w naszej szkole zawsze znajdujemy w klasie kogoś, kto jest odosobniony, ktoś, kto jest trochę inny, ktoś, kto jest nieakceptowany. I ten spektakl opowiada o tym, że każdy z nas ma w sobie ukryty talent, że każdy w nas ma w sobie jakąś zdolność i tylko trzeba ją odnaleźć oraz zaakceptować. To jest też spektakl o pewnej tolerancji w stosunku do innych osób, do osób, które mają inne zainteresowania, mają inne podejście lub mają po prostu inne zdanie. Przyjezdni podziwiają przy okazji nasze miasto. Bardzo lubię Suwałki, to jest bardzo malownicze, piękna miejscowość. Ośrodek Kultury jest piękny, dlatego że w naszym mieście niestety ośrodka kultury jeszcze nie ma, czego Suwałkom już od razu na samym wstępie zazdrościmy. Nad grupami czuwali przez cały festiwal wolontariusze z suwalskich szkół średnich. Jestem tutaj wolontariuszem, opiekuję się grupą, która przyjechała tutaj ze Słowacji. Ogólnie grupa przyjechała tutaj po raz piąty i będą wystawiali około godziny 14 swoje przedstawienie tutaj na małej sali. Czyli na czym polega twoja opieka? Generalnie moja opieka polega na tym, że pomagam się przemieszczać grupy po Suwałkach, znajdować jakieś połączenia komunikacji miejskiej, również pomagam im docierać na różne wydarzenia, ponieważ to wszystko dzieje się nie tylko tutaj w Soku, ale również w okolicach budynku Starego Rokisu. Więc na tym głównie polega moja tutaj funkcja. Uczestnicy Wigraszka odebrali w czwartek podziękowania, wyróżnienia i statuetki dla najlepszych młodych aktorów. Przyznano też Grand Prix festiwalu.